O, kochanie, mam nadzieję, że mnie słychać. Napiszcie plusiki, postawcie plusiki, proszę, jeśli wszystko jest ok. Z dźwiękiem. Robimy tak późno live'a, dlatego że teraz mam możliwość. Wcześniej jej nie było. Dobry wieczór wszystkim. Słychać mnie, tak? Super. Ok, to dzisiaj będziemy robili. Dzisiaj chciałabym zrobić live'a na temat filmu Oszust z Tindera. Przy okazji napiszcie, kochanie, kto oglądał ten film i kto jeszcze zna historię Edyty Wieczorek. To było jakieś tam kilkanaście lat temu sytuacja w Polsce. Kto zna tą historię? Dziewczyna też poznała chłopaka na Sympatii.pl. I za tą znajomość zapłaciła życiem. Oglądałam film. Okej. Pani Asiu, dziękuję. Tak. Będzie mi miło postawienie łapek do góry, tak jak każdemu youtuberowi. Pani Marto, dziękuję bardzo. Pani mnie rozpieszcza. Bardzo, bardzo mi miło. Tak, nie oglądałam niestety, ale to nic nie szkodzi. Można pooglądać, można brać udział w dzisiejszym live'ie i później pooglądać sobie ten film. Chciałam zrobić live'a na ten temat, na temat tego filmu. Dlatego, że uważam, że to jest bardzo ważny temat i robię to w celu prewencyjnym, takim zachowaniu dla dziewczyn, którzy potencjalnie mogą się z tym spotkać. Spotkać się z tym, o czym będzie dzisiaj mowa, tak? I jeśli chociażby jedno moja, jakby to nazwać, jedna moja sugestia okaże się dla Państwa przydatna, to będę super szczęśliwa. Ale mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj będziemy mówili, pomoże uratować komuś zdrowie, pieniądze, a komuś nawet życie. Dlatego, że powtórzę, bardzo wiele kobiet jest narażonych, są narażone na kontakt z takimi oszustami i mężczyzn też. Ja będę mówiła w imieniu kobiet, bo jestem kobietą. Natomiast oszustwo, podłość, manipulacje nie mają genderu, tak samo może jakiś mężczyzna zostać ofiarą manipulacji ze strony kobiety. Pani Laura, pani mnie motywuje coraz bardziej. Dziękuję, że pani napisała, że ważne o tym mówić. I teraz, kochani, ja nie będę odpowiadał na pytanie pani Izabeli Buziaczki. Ja wszystkich przytulam, ja uwielbiam państwo i bardzo dziękuję za wszystkie ciepłe komentarze. Ja je widzę i ja często myślę o państwie i często myślę, że następnego live'a albo wideo zacznę od podziękowań za to, że jesteście i za to, ile ciepła i dobra mi dajecie. I naprawdę, naprawdę często o tym myślę i czuję się, że tak jakbyśmy byli rodziną. I teraz będę przechodziła do tematu. Nie odpowiadam na pytania, dobra, potem odpowiem bardzo chętnie. Możecie Państwo już myśleć o tematach dotyczących tego filmu, ci Państwo, kto oglądał ten film. Tak, jeśli macie jakieś pytania, proszę pisać, potem to wszystko omówimy. A teraz ja zacznę od tego, jaką mam
refleksji, nie refleksji, nie wiem jak to nazwać, jakie mam myśli po obejrzeniu tego filmu i po obejrzeniu przy okazji, tak się zdarzyło, obejrzałam program o pani Edycie Wieczorek. Bardzo wiele kobiet padają łatwymi łupami oszustów i manipulantów. I niestety bardzo mało kobiet o tym mówi. Po pierwsze, dlatego, że się wstydzą. Po drugie, dlatego, że do końca nawet, kiedy manipulant przeprowadzi ich przez te wszystkie czyśćce tych relacji, przez to całe piekło tej historii, bywa tak, że kobieta nawet nie zdaje sobie sprawy, co z nią było zrobione i ona uważa, nawet po zakończeniu tej strasznej historii, że on odszedł dlatego, że uznał ją za materialistkę, za pazerną. Pamiętacie w tym filmie Oszust Tindera było tak, że to jest na samym końcu, że on ją oskarżył o to, że jej chodzi tylko o pieniądze i dlatego on zrobił się taki zimny. Ale po kolei dojdziemy do tego momentu. Ja wracam do tego, dlaczego mało się o tym mówi. Chociaż liczę na to, że w jakiejś tam przyszłości, mam nadzieję, że niezbyt dalekiej, będzie się mówiło o tym głośno, kobiety przestaną się wstydzić. I manipulanci będą piętnowani. Na razie kobiety boją się. Druga część kobiet nie zdaje sobie sprawy, co było z nimi zrobione i uważają, że to one coś nie tak zrobiły, że straciły tą relację. Jaka jest jeszcze trzecia grupa kobiet? Co jeszcze może... Niektóre kobiety są zastraszane, tak jak dziewczyna z tego filmu Oszust Tindera, tym, że mają na przykład jakieś wspólne zdjęcia intymne. Tak. I jest jeszcze część kobiet, która uważa, że to zdarzyło się tylko z nią, że nic takiego nie ma miejsca, że to dotyczy tylko jej i tak dalej, i tak dalej. A tych sytuacji jest mnóstwo. I zacząć chciałabym od tego, że najbardziej narażone na manipulacje i to całe piekło, które czeka kobiety w związku z manipulantem, który jest stuprocentowym narcyzem i często psychopatą albo socjopatą. Najbardziej narażone na to są kobiety, które są żonami zamążnych mężczyzn. Te kobiety w ogóle są narażone, po pierwsze, kochanek kobiety, która ma bogatego męża. On zawsze, nawet jeśli nie zdaje sobie sprawy, zawsze jest z tą kobietą po to, że w ten sposób dowartościowuje się podświadomie. On jest z nią po to, żeby jakby walczyć z jej małżonkiem. Jemu imponuje, że to jest kobieta zamożnego mężczyzny i stąd bierze się to wszystko, co dalej powstaje. Ale jest jeszcze druga rzecz, że czasami wilk oprócz sierści chce jeszcze z tej owcy dostać mięso. Mam nadzieję, że dobrze powiedziała. Pozdrawiam córkę. I oprócz oczywiście tego, że kobietę się rozkochuje, albo mężczyznę się rozkochuje, jeśli kobieta jest manipulantką, co niesie za sobą oczywiście utratę zdrowia, nerwów i czasami bardzo potężną utratę zdrowia, a czasami życia, jak w sytuacji na przykład Edyty Wieczorek. E...
tak jak mówię, czasami w zależności na kogo się trafia, tak? Ale zawsze w manipulacji chodzi o pieniądze. Czasami ta manipulacja kończy się wcześniej, ale dobrze, może o tym porozmawiamy później. Zacznijmy po prostu analizować ten film. Ja może powiem o takich największych i najbardziej rzucających się błędach, które zrobiła, popełniła ta dziewczyna, ta główna bohaterka filmu. I można sobie zanotować, może to komuś się przyda, żeby później przeanalizować. Powtórzę, że kobiet, które zostały ofiarami manipulantów, no w pierwszej kolejności to są księża, prawnicy, chirurdzy, ginekolodzy. Nie wszyscy oczywiście, ale to są zawody, które, no te zawody wykonują socjopaci. Miałam nagrać wideo, mam nadzieję, że jutro będę miała warunki do tego i my porozmawiamy, dlaczego wśród tych zawodów jest najwięcej socjopatów, tak? Ja to uzasadnię. Wracając do filmu. Pierwsza rzecz, pierwszy błąd, ja powiem rzeczy, które mogą być nieprzyjemne, ale muszę to powiedzieć. Pierwsza rzecz, którą Pierwszy błąd, który popełniamy, to my bardzo często, na przykład osoby, które są na Tinderze, to są osoby, które szukają czegoś łatwego, pięknego. Nie wiem, to są osoby, dla których są ważne pozory, które nie chcą budować relacje, które nad relacją trzeba pracować, człowieka trzeba poznać. O człowieku nie można wyrobić zdania na podstawie jednego czy dwóch spotkań. I to wszystko wymaga zaangażowania, pracy i tak dalej. A my jesteśmy, żyjemy w takich czasach, że wszystko przy pomocy internetu bardzo łatwo się i szybko się załatwia. I bardzo łatwo jest kogoś poznać, po prostu swajpując w lewo albo w prawo, tak? Widzimy kogoś, widzimy jakiś ładny obrazek, piękny obrazek, ktoś przystojny, kto się nam podoba, swajpujemy parę, cieszymy się bardzo, wow, jakie emocje, tak? Mężczyzna, który mi się spodobał, też mnie wybrał, to jest fantastyczne. I tutaj już można zwrócić uwagę na to, że to jest niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo tego, że zazwyczaj w takie gry lubią się bawić osoby. Jeśli ktoś poznaje siebie, to proszę po prostu przemyśleć to, przeanalizować w samotności, samemu ze sobą. Osoby, które są bardzo zależne od takich skrajnych emocji. Kiedy wszystko jest super, 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 kiedy udała się para, tak? Kiedy fantastycznie, on jest taki przystojny, on jest taki zamożny, jest taki bogaty, jest no, w ogóle niesamowity. Przecież o co chodzi z tym Tinderem czy z jakąś inną siecią? Tam są relacje handlowo-pieniężne. Kobieta chce siebie sprzedać jak najdrożej, stosując, nie wiem, jakieś seksowne ciuchy, jakieś, robiąc jakieś zdjęcia, które mają zwrócić na siebie uwagę mężczyzn. I mężczyzna tak samo pokazuje to, co chce pokazać. Na zdjęciach, zdjęcia oczywiście, które wykłada się w Tinderze czy na Instagramie, no my mówimy teraz o takich sieciach, gdzie ludzie się poznają, one mają pokazywać piękny obrazek. One mają przedstawiać nas z jak najlepszej strony. Na tych zdjęciach zawsze wyglądamy po prostu najlepiej, jak tylko potrafimy.
z rzeczywistym życiem, z realnością, to ma w ogóle niewiele wspólnego, jeśli cokolwiek w ogóle ma. I my nie bierzemy tego pod uwagę, tak? My wolimy, człowiek zawsze chętnie wierzy w to, w co chce wierzyć. I pod tym względem zawsze bardzo łatwo jest mu sprzedać coś, co sprzedać ktoś chce z jakiegoś powodu. Ja zaraz to wszystko wytłumaczę bardziej szczegółowo. To zrobię po filmiku, powrócę do X, dobra. I czyli co? Tinder to jest takie coś, gdzie my chcemy siebie jak najdrożej sprzedać i kogoś drugiego jak najtaniej kupić. Co robi dziewczyna, ta bohaterka tego filmu? Ona po pierwsze mówi, że ona przez 7 lat jest na Tinderze. No to też o czymś świadczy, tak? O czym to świadczy? O tym, że ona jest emocjonalnym narkomanem. Ona jest przyzwyczajona, ona tego potrzebuje, żeby przeżywać te emocje. Związek prawdziwy, związek zdrowy, on nieczęsto ma takie skrajne emocje, tak? Prawdziwy związek to jest rutyna, to jest normalne, spokojne życie. Natomiast takie właśnie poszukiwanie, bycie przez 7 lat na Tinderze świadczy o tym, że ten człowiek jest uzależniony od tego, żeby przeżywać górę i dół, zaraz powiem. Górę i dół, tak? Takie emocje, czyli euforia, że super, fajnie, spotkaliśmy się, randka była fantastyczna, po prostu to jest kobieta mojego życia, tak? Albo to jest mężczyzna mojego życia, to jest po prostu, to jest to, o czym marzyłam przez całe życie. I później, kiedy zostajemy porzuceni, albo my kogoś porzucamy, to jest taki smutek, tak? Że się nie udało, nie ułożyło, i później znowu taka góra, i później znowu dół. I jeśli zauważamy u sobie takie uzależnienie, taką wręcz ciągotę do tego, żeby być cały czas na Tinderze z powodu tych emocji, tak, przeżywać, to się świadczy o tym, że jesteśmy emocjonalnym narkomanem. Skąd to się bierze? No tak jak wszystko bierze się do dzieciństwa, bardzo możliwe, że rodzice takiej osoby, kiedy byli pijani, swoim zachowaniem powodowali, że dziecko chowało się pod łóżko, a potem, kiedy byli trzeźwi, przepraszali swoje dziecko i dawali piękne, drogie prezenty. I w ten sposób u dziecka wypracowała się taka psychika, taki system nerwowy, że kiedy są takie polarności, tak? Albo jest super i później po prostu jest najgorzej na świecie i znowu ktoś podnosi nas na huśtawce. Super, jest fantastycznie, jest euforia i tak dalej, i znowu. I to po prostu trzeba zdać sobie sprawę z tego, że ja nie jestem zakochany, że ja jestem chorym człowiekiem, że to jest choroba. I od bycia przed sobą szczerym zależy bardzo dużo w naszym życiu. Zależy chociażby to, czy my w ogóle jesteśmy. Dlatego, że kiedy dziewczyna na tym filmie mówi, że ja zrobiłam tak, jak mi powiedział, albo ja się zgodziłam, albo jeszcze coś tam ja uważam, że ta dziewczyna, ona nie może mówić ja zrobiłam, albo ja tam pomyślałam, dlatego, że jej w ogóle nie ma, jej nie istnieje. Ona nie istnieje jako jednostka, ona nie istnieje jako człowiek. Dlaczego? Dlatego, że żeby ona była, żeby ona mogła powiedzieć ja, ona powinna przede wszystkim panować nad swoimi emocjami, decyzjami i analizować, przestać patrzeć na świat przez różowe okulary i analizować w każdym momencie życia, gdzie ona jest, po co ona tu jest, kto jest przed nią, co on do niej mówi, w jakim celu to mówi i jaką reakcję chce u niej wywołać i z jakiego powodu chce wywołać u niej tą reakcję. Pani Magdo, bardzo dziękuję za wsparcie kanału.
dopóki czy nie jesteśmy nauczeni i nie przychodzi nam do głowy, żeby to analizować, my nie możemy nawet powiedzieć o sobie, że my istniejemy. Dlatego, że nie kierując sobą, nie umiejąc kierować sobą, my nie jesteśmy człowiekiem, my jesteśmy zbiorem komórek biologicznych albo zbiorem funkcji jakichś, którymi zarządza ktoś tam inny. I na przykładzie tego filmu my możemy widzieć, jak się to odbywa, kiedy ktoś zarządza drugim człowiekiem. Dobry wieczór, Pani Mario, Pani Kasiu, dobry wieczór. Jak się to... Przede wszystkim tutaj trzeba o tym pamiętać, tak? Czy ja jestem emocjonalnym narkomanem? Jeśli zauważamy coś takiego u siebie, to po prostu z tym trzeba coś robić. Główna bohaterka filmu Oszust z Tindera, nawet kiedy przeszła przez te wszystkie poziomy piekla, na samym końcu filmu zadaje się jej pytanie, czy jesteś teraz na Tinderze, ona mówi, że tak. Ona radośnie mówi, że jest nadal na Tinderze i ona roczy to, co mówi, że każdy z nas przecież potrzebuje miłości. Gdzieś tam w głębi duszy wierzy w prawdziwą miłość, że ją spotka. Czyli jakby to, przez co przeszła, te wszystkie pożyczki, które zaciągnęła w 9 bankach, to, że ktoś ją rzucił, ja przypuszczam, że nawet nie wiem, czy ja do końca nie rozumiem, ale ja odnoszę wrażenie, że ona nawet nie zrozumiała, że ktoś nią manipulował, dlatego że ona uwierzyła w to, co ten manipulant zarzuca jej na końcu filmu, że to ona jest materialistką, ponieważ ona się upomina o zwrot pieniędzy. Ale dobra, po kolei. Czyli mamy taką emocjonalną narkomankę, która siedzi na Tinderze. To wszystko, co ja mówię teraz, to dotyczy nie tylko Tinderów. To może się zdarzyć z kimś, kto nie siedzi na Tinderze, ale na swojej drodze spotkał manipulanta. Nazwijmy to tak neutralnie. Chociaż to powinno się nazywać dużo gorszym słowem. Ja w ogóle uważam manipulację, która jest pokazana w tym filmie, że jest to przestępstwo. Chociaż przestępstwem też jest to, jak ta dziewczyna podchodzi do życia i jak traktuje siebie. Dlatego, że jeśli my jesteśmy w pozycji owcy przed wilkiem, to nawet jeśli przed nami jest anioł, a my cały czas robimy wszystko dla tego anioła, robimy i jesteśmy nadgorliwi, jeszcze więcej robimy, to w pewnym momencie ten anioł też się stanie wilkiem, dlatego że ofiara się prosi o to, żeby ją wykorzystać, oszukać i tak dalej. I o tym też trzeba pamiętać. Mężczyźni też padają ofiarą manipulatora. Oczywiście, że tak. Ja powiedziałam to na samym początku, że podłość i manipulacja nie ma różnicy genderowej. Tak samo są kobiety manipulantki i tak samo są mężczyźni. Ja mówię po prostu jakby, no trudno mi, żebym ja mówiła w imieniu mężczyzn, tak, jeśli jestem dziewczyną. Ale ja się zgadzam. Tak, i czyli mamy tą narkomankę, która nie ma refleksji na ten temat, nie refleksuje u siebie takich ciągot do takich huśtawek, tak? I kolejny błąd, który ona robi, nie analizując siebie, ona widzi chłopaka, widzi zdjęcie chłopaka, oczywiście googluje, kim on jest, i nie zdaję sobie sprawy, że przez googlowanie nie... To jest też takie
Tak jak mówiliśmy na samym początku, że ludzie nie chcą budować relacji, budować związków, pracować nad związkiem. Ludzie chcą szybko i od razu. Wszystko, co jest szybkie i od razu, wszystko, co jest napiętnowane dużymi emocjami jakimiś, bardzo często prowadzi do później do poczucia dużego wstydu. I ona wygooglowała, kim on jest. Okazało się, że on jest synem miliardera. Oczywiście, że jeśli ktoś jest oszustem, on zdaje sobie sprawę, że warto stworzyć jakiś swój profil w internecie, jakąś zamieścić informację, albo stronę internetową, albo jeszcze coś, tak, żeby, bo wiadomo, że jak kogoś pozna na Tinderze, to ten ktoś będzie chciał się czegoś dowiedzieć, więc żeby swoje ofiary wprowadzić w błąd, robi się stronę jakąś tam internetową i tak dalej, z informacją o sobie. I co robi ta dziewczyna? Ona poznaje w jej mniemaniu syna miliardera, bardzo się cieszy, bardzo jest podekscytowana, ogląda jego zdjęcia, ona cieszy się, że on też ją wybrał, tak? No po pierwsze można będzie się pochwalić przed koleżankami, że mam takiego faceta, mam teraz zaplecze finansowe, mam bezpieczeństwo finansowe. Nie to co wy nieudacznicy, mogę teraz latać samolotami biznes-klasy, w ogóle prywatnym samolotem i tak dalej, i tak dalej. I możecie mi pozazdrościć tylko. I tu jest ten moment, kiedy ona, dlaczego ja mówię, że ona nie jest człowiekiem, tylko zbiorem komórek biologicznych, zbiorem funkcji. Dlatego, że kiedy ona mówi, że ten chłopak ma coś w sobie, on mi się bardzo spodobał, coś takiego w sobie miał, ona nie rozumie, że wszystko, co my mówimy, co idzie od głowy, to, co tłumaczymy, to jest racjonalizacja naszych potrzeb, naszego rodzaju gatunku. Zaraz to wytłumaczę. Gatunek ma pewne programy, które musi spełnić, żeby przetrwać. Jednym z programów jest na przykład dobrobyt. Tak? Więc gatunek wymaga, żebyśmy lepiej spotkalibyśmy bardziej zamożnego partnera niż biednego. To pomoże nam przetrwać. I to właśnie to, że ona mówi, że ten chłopak miał coś w sobie, to jest już racjonalizacja swoich jakichś instynktów gatunkowych, nie wiem, ja wiem, że może nie gatunkowych, jak to powiedzieć, ale mam nadzieję, że Państwo rozumiemy się, tak, że to nie jest faktyczny stan rzeczy, że on coś w sobie miał. Bardzo często, kiedy nasze hormony albo mamy jakieś różne potrzeby i nam się wydaje, że my się zakochujemy, albo że ten ktoś coś w sobie ma, to wytłumaczenie, że ktoś jest wyjątkowy, jest po prostu racjonalizacją tego, jakie my mamy potrzeby. Czyli inaczej mówiąc, nasze ciało zawsze kieruje naszymi myślami, naszym zachowaniem. I więc, żeby tak nie było, to należy to jakby zauważyć u siebie, a żeby zauważyć, należy zadawać sobie pytania. Gdzie ja jestem? Po co ja tu jestem? Jakie emocje wywołuje we mnie mój współrozmówca albo współrozmówczyni? I jakie emocje i w jakim celu on czy ona to wywołuje, tak? Czy manipulacja jest unikanie kogoś, udawanie, że się go nie widzi? Dobra, to pytania będziemy później odpowiadać na pytanie, bo teraz ucieknie mi myśl, a bardzo dużo chciałam powiedzieć. Tak, czy wszyscy miliarderzy są już zajęci, nie
ludźmi i na pewno nie ogłaszałem się na portalach randkowych. Czyli ona się cieszy, że poznała syna miliardera i w ogóle tutaj nie ma żadnej jakiejś refleksji. Ogląda jego zdjęcia. Jakie on ma zdjęcia? On ma zdjęcie, gdzie on żartuje i ma dużo kolegów, którzy się śmieją z jego żartów. On ma zdjęcie, czyli jest taki towarzyski, lubiany po prostu, no, fantastyczny chłopak. On ma zdjęcie, gdzie on całuje malutkiego pieska. Dziewczynie oczywiście brakuje zdrowego rozsądku pomyśleć, że to, co ona widzi na zdjęciu, nie znając człowieka, nie zawsze świadczy o tym, jaki on jest. On może całować teraz pieska, a za chwilę po prostu splunąć i odrzucić go i czuć się zirytowanym, bo musiał to zrobić, ponieważ on to zrobił po to, żeby mieć takie zdjęcie. A takie zdjęcie on robi w jakimś celu. Tak samo jak zdjęcia z kolegami, gdzie on tam żartuje i jest taki lubiany i popularny. Zazwyczaj, kiedy człowiek jest szczęśliwy, on nie zamieszcza swoich szczęśliwych zdjęć na Instagramie. No bo on nie musi, on jest szczęśliwy. Zazwyczaj, jeśli coś ma się w życiu, nie musi się robić z tym zdjęcia i zamieszczać je na portalu randkowym. I najbardziej biedni ludzie, ja teraz mówię o biedzie niefinansowej, właśnie najbardziej biedni ludzie zawsze najlepiej się znają na najdroższych zegarkach i samochodach. Inaczej, na najdroższych zegarkach najlepiej się zna ten, kogo nigdy nie będzie stać na taki zegarek. Rozumiemy dlaczego, tak? Ktoś, kto jest milionerem czy miliarderem, on nie będzie o tym mówił. On nie ma potrzeby mówienia o tym. Oj, on nie ma potrzeby, nawet jeśli na Tinderze chce się zalogować z jakiegoś powodu, on nie będzie tego pokazywał. Poza tym, jeśli on jest miliarderem, to on nie jest na tyle tępy, jeśli jeszcze nie przetrwonił tego majątku, jeśli nawet to są pieniądze jego ojca. Tak, ja zapiszę live'a pani Nino, spokojnie, proszę odpoczywać. Później sobie pani obejrzy. Szkolenie mi się nie odbyło, ale odbędzie się na pewno, na pewno. Tak, o, Madziu, dziękuję Ci, że mi pomagasz. Tak, im bardziej jest zamożny człowiek, tym mniej to jest widoczne. Ale dobra, ona ogląda te zdjęcia i co powstaje w jej głowie? W jej głowie, tak jak mówię, łatwo jest oszukać kogoś, kto sam oszukiwać się pragnie. W jej głowie powstaje obraz, taki obraz, jaki on chciał wypromować, robiąc te zdjęcia. Tak, ktoś napisał do mnie, przepraszam, wiadomość. Czyli ona nie uważa, ona bierze to wszystko na poważnie, te wszystkie jego zdjęcia i ten obraz, który on kreuje w oczach innych dziewczyn. Przesuwa, nie wiem, czy w lewo, czy w prawo, ja już nie pamiętam, jak się tam. W każdym razie jest para, ona się cieszy, że on też jakby ją polubił i tak dalej. I super, po prostu to jest sukces życia, że syn miliardera, w ogóle ja bym się spodobała. I dalej przychodzi wiadomość od niego: cześć, jutro muszę wylecieć z Londynu. Czy masz ochotę się spotkać? I tutaj zobaczcie, ona kilka błędów moim zdaniem robi. Po pierwsze tak, my w ogóle nie rozmawialiśmy, nie pisaliśmy o niczym i my się nie znamy. Jaki sens człowiekowi, który ceni swój czas, ma swoje życie,
ma swoje wartości, ma jakieś swoje sprawy i plany, nie jest głodny, jaki jest sens biec od razu na spotkanie do kogoś, kogo on nie zna? Tak, zastanowić się. No oczywiście ona już wszystko o nim w zasadzie zna. Ona obejrzała te zdjęcia, gdzie on całuje pieska i przeczytała o nim w internecie, że jest synem miliardera. W zasadzie jakby po co marnować czas? Może biec na spotkanie. Druga rzecz, ona nie zwraca uwagi na to, że on pisze, jutro wylatuję z Londynu, jak chcę się spotkać, to no, spotkajmy się. I to w ogóle trzeba zapamiętać, wytatuować sobie. Zawsze, kiedy nas ponagliają do podjęcia decyzji, albo tak, to taka manipulacja często stosuje się w sklepach, że dzisiaj, tylko dzisiaj, dzisiaj ostatnia szansa. Jak nie kupisz tej pralki, to jutro już będzie droższa, tak? Albo tam jeszcze jakaś okazja, ale trzeba dzisiaj. Tak samo jak w sytuacji z tą Edytą Wieczorek, to Państwo sobie znajdziecie tą historię, tak? Ponaglał ją ten poznany na sympatii PL pan, że trzeba szybko znaleźć pieniądze, bo inaczej tamten. Zawsze, kiedy nas ponagliają do czegoś, to trzeba powiedzieć, dziękuję bardzo, nie jestem przyzwyczajona albo przyzwyczajony do podjęcia szybkiej decyzji. Ja przemyślę sobie, zastanowię się, może spytam się o radę najbliższych i poinformujemy Państwa o decyzji, o podjętej decyzji, tak? To już z góry, jeśli ktoś, czy to w sklepie, czy gdziekolwiek, mówi nam, że trzeba szybko podjąć decyzję, albo szybko wpłacić pieniądze, albo ja jutro wylatuję do Londynu, spotkajmy się dzisiaj, jeśli chcesz, tak? To trzeba po prostu dziękować, że innym razem. Ojejku, kobieto, ty wykonujesz taką pracę na tej ziemi, że głowa mała. Bóg znalazł, zesłał nam gdzieś na ziemię. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło, bardzo motywujące i jedziemy dalej. To w ogóle po prostu są rzeczy, które ja powiem Państwu, że mam zasady, dzięki którym może. No po pierwsze, między innymi też nie padłam taką ofiarą, jak ta dziewczyna z tego Tindera, tak? I w ogóle wielokrotnie pewne zasady, które mam, uchroniły mi i pieniądze oczywiście straciłam, ale tylko jeden raz, ale to nie z powodu faceta. Po prostu trzeba mieć swoje zasady. Jedna z zasad, którymi chcę się podzielić i proponuję, po prostu w ciemno zapisać sobie gdzieś tam w głowie, że jeśli coś mi proponują albo wymuszają, a rzeczywiście mi to wygląda na atrakcyjne, na ciekawe i tak dalej, ale no nie jestem w stanie szybko podjąć decyzję, ale stracę, to ja rezygnuję. To po prostu można w ciemno brać tą zasadę i ją stosować. Druga zasada, na przykład moja zasada, nigdy nie brać, nie próbować nie te narkotyki. To już jakby z doświadczenia. Kiedyś mi się ktoś podobał, kto... Zresztą parę razy miałam do czynienia z osobami, które były o wysokiej pozycji społecznej, podobały mi się. I tak jak każdy narkoman będzie chciał wciągnąć do tego coraz więcej osób. Taka jest prawda. No po pierwsze, żeby nie było mu przykro, że tylko on jest narkomanem. Po drugie, żeby mieć więcej osób, na których będzie mógł zarobić jakąś prowizję. A po trzecie, mieć z kim, żeby mieć takie towarzystwo, tak? Także no, dziękuję Bogu, nawet w wieku 20 lat jakby miałam tą zasadę i nigdy mnie to nie kusiło i nie chciałam nikomu zaimponować. Co dalej? Będę mówiła o takich zasadach, które pokazane są w tym filmie, które warto mieć. Ona zgadza się, żeby się z nim spotkać, chociaż ona go nie zna, nie zamienili ani dwóch zdań.
widziała tylko jego zdjęcie i on ją ponagla, bo jutro wylatuje z Londynu. Co to oznacza? To oznacza, że on jest człowiekiem zajętym. Ona tak myśli na pewno, tak? Że musi wylecieć, po prostu nie ma czasu, musi się pośpieszyć, tak? Nie wiadomo, kiedy jeszcze trafi się mi kolejny syn miliardera. Nie mogę utracić takiej szansy, tak? I ona zgadza się na spotkanie z nim, co było w ogóle absurdalne, bezsensowne. I dalej co on robi? On pisze jej, to w ogóle rozbryło mnie, hotel cztery sezony chyba, tak? W Moskwie jest taki hotel akurat bardzo ładny. Podaje jej adres, gdzie ona ma przyjść na randkę. Ona się zgadza. I tutaj też, no słuchajcie, no to wydaje mi się w mojej skromnej ocenie, że to mężczyzna powinien jakby bardziej się starać, żeby się spotkać z kobietą, przynajmniej na samym początku relacji, tak? No tak jest po prostu, taki jest gender, no tak jest przez naturę, no, no nie było tak, żeby, nie wiem, samica biegała za samcem. Może bywa, kurde, no chyba nie ma czegoś takiego, tak? Ci nawet, ci ptaki są takie bardzo piękne, które, to oni są piękne, a dziewczyny są takie sobie i to oni się starają o dziewczynę. No w każdym razie, czyli ona ma przyjechać nie wiadomo ile, przez cały Londyn, no może przez połowę Londynu, ale nieważne. Ona ma przyjechać na to spotkanie do hotelu, który on jej podał, a on ma po prostu zjechać windą. Czyli już od początku jest ten brak równowagi. Dobra, jeśli nawet po połowie ci amatorzy dla amatorów 50-50, to spotkajmy się na jakimś neutralnym terenie. Dlaczego od samego początku jakby, to jest próba, po pierwsze tak, próba była za pierwszym razem, kiedy on jej napisał, że on jutro wylatuje z Londynu, gdzieś tam leci i żeby szybko ten... On prawdopodobnie taką wiadomość wysłał do wszystkich swoich 20 dziewczyn, z którymi pisze. Albo 50, nie wiem ile on tam ma. Ale to był szablon. On wysłał to do wszystkich i potem patrzy, która złapie haczyk. Jeśli któraś nie odpowie, to dalej on pisze do kolejnej i do kolejnej. Jeśli któraś odpowie, a on z opóźnieniem, tak? A on już się umówił z synem, to on napisze, coś mi wypadło, musimy przenieść spotkanie. I ona była jednej z tych dziewczyn, która odpowiedziała natychmiast, tak? I dlatego się załapała na randkę swojego życia. Czyli on wchodzi tylko windą w lobby, a ona jedzie przez cały Londyn na to spotkanie, ale no super. I teraz tak, oni jeszcze się nawet nie spotkali, ale zobaczcie, jaką on zrobił z nią rewolucję w jej głowie. Rewolucję, jak dużo emocji on już u niej wywołał. Po pierwsze, no ona naoglądała się tych zdjęć jego, że super, wow. Po drugie, ona wie, że jest synem miliardera. Po prostu wszystkie koleżanki zdechną w zazdrości, tak, nieudacznicy. Po trzecie, ona biegnie do hotelu na spotkanie, czyli ona już inwestuje w tą relację. On nie inwestuje nic, on zjedzie po prostu windą, a ona już coś inwestuje. No chociażby na bilet, na swój czas i swój czas, który inwestuje, już troszeczkę więcej inwestuje. I to już wywołuje w niej jakieś emocje. My się zakochujemy w tym inaczej, nawet nie zakochujemy się. To, na co my patrzymy przez cały czas, nabiera dla nas znaczenia. I tak samo jest z zakochaniem. Jeśli my o kimś myślimy, figura tej osoby bardzo rośnie naszym polu psychicznym. To jeszcze pamiętamy, tak? Od Kurta Lewina. Ona jedzie do tego hotelu, wchodzi w lobby i widzi, że jego jeszcze nie ma. I ona myśli, że przyjechałam za wcześnie chyba i czuje się nieswojo, czuje się niezręcznie
i próbuje gdzieś usiąść, żeby się nie czuć tak niezręcznie. Czyli zobaczcie, oni jeszcze się nie spotkali, a u niej już była taka emocja, ona już doświadczyła emocji takiej jak niezręczność. Tak? Im więcej emocji, i tym większa będzie huśtawka. Im więcej człowiek będzie rozhuśtany, to tym łatwiej będzie nim manipulować. Ona mówi, że poczuła się niezręcznie, wchodząc i widząc, i rozumiejąc, że chyba przejechała zbyt wcześniej. I czuje się nieswojo, bo jest w super hotelu. To nie jest też byleki hotel. 4 sezony. I nie rozumie, że w każdej sytuacji swojego życia, do każdej sytuacji i do każdej osoby w swoim życiu trzeba podchodzić z dystansem i ze zrozumienia, że cokolwiek się dzieje w moim życiu, w jakimkolwiek ja się znajduję miejscu, ja jestem wyższy niż to miejsce. Ja jestem większy i wyższy niż to, co aktualnie dzieje się w moim życiu. Jeśli nie będzie takiego rozumienia o sobie, takiego przekonania, bardzo łatwo nami będą manipulować, kto popadnie. Dlatego, że bardzo łatwo będzie mógł wywołać u nas emocje, że no ja nie jestem wystarczająco dobra, on jest synem miliardera i super w ogóle, że spojrzał na mnie w ogóle, po prostu ja tu jestem taka, tak? Albo wywoływać emocje, poczucie winy, albo że jestem gorszy, albo gorsza. I zobaczcie, powtórzę jeszcze raz, oni nawet się nie spotkali, a ona już miała gamę różnych emocji. I kto teraz się nie zgodzi ze mną, że ona nie jest człowiekiem dojrzałym, chociaż w dojrzałym wieku niektóre osoby też robią te błędy. Ona nie jest człowiekiem, ona jest zbiorem funkcji, którymi kieruje ktoś z zewnątrz. Ona nie kieruje tym, co robi. Ona nie kieruje swoim życiem. Spokojnie, spokojnie, że wszyscy ludzie manipulują, spokojnie. Tego, to po prostu wystarczy popracować nad sobą, nie wystarczy mieć jakieś określone takie zasady, bardzo głęboko gdzieś zakotwiczone w sobie, żeby nie stać się lupą manipulantów, bo rzeczywiście chorych osób jest mnóstwo. I chorych, i podłych. Tak, idziemy dalej, bo ja nie chcę czegoś przegapić. Ona przychodzi do tego hotelu. Co tam dalej? Jakie ona jeszcze błędy popełniła? Oczywiście błędem jest to, że ona go idealizuje. I tam troszeczkę wyjdę do przodu. Pamiętam, że chyba w samolocie on zamawiał jedzenie, albo byli w jakiejś restauracji, nie pamiętam, i cały czas im przynosili jedzenie, i ona się dowiedziała, że kawiar, który im przynieśli, był zarezerwowany dla niego. I oczywiście wow, też on urósł w jej oczach. I była zmiana dań cały czas. I to jest też... dlaczego manipulant, on jej też przysyłał tam piękne bukiety kwiatów, dlaczego manipulant przysyła piękne bukiety kwiatów, dlaczego zmieniają się te dania podczas kolacji, tak? To się nazywa krzesnos, ja tego nie przetłumaczę na język polski, ale w pick-upie to jest to, żeby tej kobiecie, którą manipulant próbuje zmanipulować, żeby kojarzyć jej z przyjemnością. Czyli osoba, z którą my zjadamy pyszny posiłek, bardzo dobry, ta osoba będzie się nam kojarzyła bardzo przyjemnie, z przyjemnością. Nie będziemy tego uświadamiać sobie oczywiście, tak? I on robił wszystko, żeby
żeby zakotwiczyć u niej to uczucie przyjemności, które ona będzie wiązała z jego osobą, tak? Czyli no, na początku były same, same przyjemne rzeczy, tak? Nie wiem, czy... Kochani, powiedzcie, czy mnie słychać, czy wszystko ok jest? Tak. To nie dlatego, że on jest taki hojny. To dlatego, żeby zrobić jej ten inaczej, żeby w jej psychice on się kojarzył z po prostu tak jak u psa Pawlowa. Refleks, tak? Że widzi jego i w głowie ma uczucie przyjemności. Już się spodziewa jakiejś tam przyjemności. Tak, wszystko ok, dobra, super. Można zadawać teraz pytania na temat filmu, bo może ja o czymś zapomnę. I dalej zobaczcie, na początku jest wszystko super, tak słodko, tak fantastycznie. I on pisze do niej, że czy ona chce być jego dziewczyną i tak dalej. Na samym początku on zaproponuje jej, żeby ona wybrała mieszkanie dla nich, gdzie oni zamieszkają razem. I dziewczyna nawet nie kuma, po pierwsze ona nie kuma, że o jakim zamieszkaniu razem my mówimy, jeśli my spotkaliśmy się z człowiekiem dwa razy, oni chyba dwa razy się widzieli, tak na żywo, o jakim zamieszkaniu razem, ta cała relacja, ona trwa tylko w tych SMS-ach czy mailach. I to jest kolejna taka zasada, na którą chcę Państwa uczulić. Po pierwsze, związek na odległość prowadzą osoby, którym z jakiegoś powodu to wystarcza, albo żonaci, albo oszuści. Każdy normalny, zdrowy człowiek będzie dążył do tego, żeby być jak najbliżej z osobą, która mu się podoba, albo którą on kocha. Związek na odległość jest wygodny z tego powodu, że można po pierwsze pisać z kilkoma naraz, a on jako zawodowy oszust miał kilka albo kilkanaście kobiet, z którymi pisał i których potem oszukiwał na pieniądze. To jest raz. I druga rzecz, dlaczego jemu się opłaca też związek na odległość, dlatego że im ludzie dalej tym i dłużej piszą ze sobą, tym bardziej niesamowity obraz osoby, z którą piszemy przez dłuższy okres czasu, tworzy nam w naszej głowie nasza psychika. Co innego spotykać się codziennie i być razem, albo mieszkać razem, a co innego pisać z kimś codziennie na odległość, no i wybierać wspólne mieszkanie dla wspólnej przyszłości i tak dalej. I w ogóle się nie zastanowicie, jakie mieszkanie, jak my dwa razy w życiu widzieliśmy się, tak? Dlaczego on zaproponował jej, żeby... Chociaż on już wtedy, to była tam niedaleko końca tej relacji całej, dlaczego on jej zaproponował, żeby ona poszukała mieszkanie dla nich? Proponuję, żebyście się Państwo zastanowili, żeby siebie sprawdzić, czy odnajdziecie odpowiedź na to pytanie. Ja zaraz odpowiem, ale chcę, żebyście chwilę jakby sprawdzili swoją znajomość psychologii, powiedzmy. Jaki to film? Oszust Tindera. Więc odpowiadam. On zaproponował, chociaż już wiedział, że niedługo z nią zerwie, zaproponował jej poszukiwanie mieszkania dla ich wspólnego, cudownego życia. Dlatego, że szukając mieszkania, oglądając te mieszkania, ona jeszcze bardziej winduje ważność jego w swoim życiu. Ona fantazjuje i wszystkie te fantazje są związane z nim. Tu będziemy jeść obiad, tu będziemy zostawiali buty w przedpokoju, tu będziemy spędzali, nie wiem, wieczór i tak dalej. I on jeszcze bardziej w ten sposób zakotwicza się w jej psychice. Inną rzeczą jest, że on jej powiedział, że budżet to 15 tysięcy dolarów i tam wyraz twarzy aż jest jej pokazany na tym filmie, no po prostu fantastycznie, tak?
Tu już wiadomo, dlaczego jest taki budżet. No, po pierwsze, dlatego, że on nigdy nie zamierzał zapłacić tych pieniędzy i żadnego mieszkania nie zamierzał wynajmować z nią i być z nią. Ale też, żeby pracowała jej wyobraźnia jak na większych obrotach. Zadaniem każdego manipulanta i narcyza, no narcyz to sam w sobie jest manipulant, tak? Jest podtrzymywanie swojej ofiary w takim stanie ciągłego napięcia i podniecenia. I ta dziewczyna w tym filmie, ona była w takim stanie podniecenia, że wystarczyło, że on by na nią tak dmuchnął i ona już miałaby orgazm, tak? Ona cały czas jest na takich najwyższych obrotach, na najwyższych emocjach. I to jest zawsze jakby zadaniem manipulanta, które on realizuje przy pomocy oczywiście tych codziennych dzień dobry, kochanie, jak się spało i wieczorem coś tam też ciepłego napisze, ale jeszcze w ciągu dnia on mnóstwo razy pisze do niej. Po co? Po to, żeby podgrzewać swój obraz w jej psychice, w jej głowie. I tutaj to też kolejna bardzo ważna rzecz, dziewczyny i chłopaki. Jeśli ktoś pisze do was od rana do wieczora ciepłe słowa, w ciągu dnia milion razy, co 5 sekund SMS i wieczorem rano, to zastanówcie się, jeśli, czy nie ma tu jakiejś niespójności? Tam, gdzie są niespójności, pamiętamy, tak? Tam są iluzje. Niespójność polega w tym momencie na tym, że człowiek, który jest człowiekiem dorosłym, dojrzałym, który na pewno przeżył w swoim życiu pierwszą miłość i nie tylko pierwszą, który zajmuje takie wysokie stanowisko, tak? Który jest odpowiedzialny za zespół ludzi, który jest poważnie zajęty, taki człowiek nie będzie pisał co 5 minut SMS-y. Po pierwsze, on nie będzie miał na to czasu, a po drugie, w pewnym wieku, kiedy mieliśmy już pierwszą miłość za sobą i te wszystkie, no, kiedy my już nie mamy 15 lat, my nie piszemy w taki sposób infantylny, tak? Z rana do wieczoru, ja po prostu znam jedną dziewczynę bardzo młodą, która spotyka się z chłopakiem i właśnie oni są na takim, no ale to są młodzi ludzie, tak? Oni mogą razem spać z włączonym telefonem. Także mam wrażenie, że są obok siebie i tak dalej tam po prostu, no jakby ich wiek to usprawiedliwia. Ale naprawdę dorosły człowiek, który niejedno w życiu przeszedł, on nie będzie bawił się w coś takiego. A jeśli się bawi, to trzeba się, warto się zastanowić, z jakiego powodu. I jeśli my chcemy być człowiekiem odrębną jednostką, nie zbiorem komórek biologicznym, nie biologicznym materiałem, to my powinniśmy zawsze zadawać, powtórzę się, na samym początku o tym mówiłam, zadawać sobie pytanie, kto jest przede mną? Jakie emocje wywołuje we mnie ten człowiek? Z jakiego powodu on chce wywołać we mnie te emocje? Co za tym stoi? Dlatego, że wyciągać pieniądze można nie tylko tak, jak on robił, mówiąc, wyślij mi to, bo jesteśmy razem i jesteś moją dziewczyną i mam teraz problemy, ale ja ci wszystko dam. Wyciągać pieniądze można w sposób niewerbalny. Kiedy siedzi przed tobą człowiek,
z którym już popełniłeś albo popełniłaś jakieś błędy w relacji, obdarzając go zaufaniem, na które on nie zasługuje. I ten ktoś myśli, że jego urok na ciebie wpływa tak niesamowicie, tak po prostu zabójczo, że no w zasadzie sierść on już z tej owcy zedrał, zostało jeszcze mięso. I on siedzi i on nie mówi wprost, on mówi, że mam tam problemy, a nieważne. Jakie problemy masz? No finansowe, no mamy teraz taki projekt, tam brakuje nam pieniędzy. No, nie ma co, nie, kobiety nie lubią takich mężczyzn, którzy się skarżą. No powiedz, co u ciebie? I daje nam do zrozumienia, że no, że on po prostu jest bohaterem, że on nie chce nas obciążać swoimi problemami, tak? A potem mówię delikatnie, że potrzebowałby tylko 300 tysięcy i wszystko by pozałatwiał, i wszystko byłoby ok, mógłby odetchnąć i mieć więcej czasu na spotkanie. Także jeśli nie mamy po prostu jakichś tam zasad, no jakich zasad? No tych, że mężczyzna, który prosi kobietę o pieniądze, od takiego mężczyzny trzeba uciekać najszybciej. Wstała i uciekłaś. I tu nie ma czego oczekiwać dalej. Mężczyzna nie poprosi kobietę o pieniądze. Nigdy. Prawdziwy mężczyzna, tak? Mówimy o prawdziwym mężczyźnie. Nie o istocie, która nosi spodnie. On znajdzie je sam, on da bezpieczeństwo swojej kobiecie i on na pewno będzie miał przyjaciół, on tak ułoży swoje życie i relacje z innymi ludźmi, że będzie miał przyjaciół i będzie mógł, miał od kogo pożyczyć, jeśli już będzie musiał pożyczyć. Mężczyzna, który prosi werbalnie czy niewerbalnie kobiety o pieniądze, po prostu to jest dno. Można mnie nie wierzyć, można się przekonać samemu i po prostu podobno uczy się tylko na własnym doświadczeniu. I zobaczcie, co robi ta bohaterka filmu. Jakie jeszcze błędy. Boże, tam tak mnóstwo, tam błąd na błędzie był, po prostu. No ona uważa siebie za jego dziewczynę i on, zobaczcie, jak on mówi, my jesteśmy w niebezpieczeństwie, ktoś tam poluje na niego, ktoś zaatakował jego ochroniarza, jesteśmy w niebezpieczeństwie, czyli nie tylko on jest w niebezpieczeństwie, ale ona też, że my jesteśmy razem, tak? I później po jakiejś chwili on pisze, wszystko jest ok, jesteśmy bezpieczni, czyli on i ona. Czyli tutaj też jest taka huśtawka, tak? On wywołuje w niej znowu emocje, kiedy ona się boi o niego, może o siebie. I później znowu jest ok, wszystko będzie ok. I później znowu on pisze, że ochroniarza pobili. I później znowu jest ok. Czyli znowu ta huśtawka, tak? Każdy manipulant wie, że ofiary trzeba trzymać cały czas w takim rozdrajwie, jak to powiedzieć, no na najwyższych emocjach, tak, żeby ona i po to pisze do niej przez cały dzień. Inaczej, manipulant robi wszystko, żeby jego ofiara myślała tylko o nim. Plus robi wszystko, żeby te emocje były skrajne. Od lęku, czy jakichś tam obaw, przerażenia nawet, do możliwości odetchnąć, tak, że wszystko jest ok, że jesteśmy teraz bezpieczni, czekam, żeby szybciej wrócić do ciebie. A jeszcze jedno takie jego zdanie, tak bardzo tęsknię za tobą, tak chciałbym być teraz obok ciebie. I tutaj dziewczyny i chłopaki, jeśli ktoś do was tak pisze,
Po pierwsze, co to jest za przekaz? Po pierwsze ten, że on jest zakochany, a po drugie, między wierszami daje do zrozumienia, ale jest coś, co nam to nie uniemożliwia. Ja tak chciałbym być z tobą, ale jest coś, co nam nie uniemożliwia to, być razem. Słuchajcie, no nie trzeba słuchać nigdy, po prostu pozwalać sobie wieszać makaron na uszy. Jeśli chcesz być ze mną, to bądź. Nie ma czegoś takiego, co byłoby na przeszkodzie. Jeśli ktoś chce, on jest. Wszystko jest dużo prościej, niż wymyślają manipulanci. I manipulant, on zawsze, słuchajcie, to jest, pamiętamy trójkąt Karpmana, tak? Że jest zawsze ofiara i jest ratownik i zawsze gdzieś jest ten prześladowca, czyli ten smok. I trzeba po prostu analizować to. Tam jeszcze na samym początku filmu główna bohaterka mówi: ja tak wierzę w prawdziwą miłość. Ja bardzo lubię bajkę o pięknej i bestii. Ja też widzę siebie taką księżniczką, kiedy wróci mój książę i mnie uratuje. I tutaj to po prostu, ja po prostu nosem to wyczuwam, ja już po prostu mam zboczenie zawodowe, no ja widzę tu trójką Karpmany i analizując też sytuację moich klientów, tak, i znajomych. Zobaczcie, one siebie porównują do tej księżniczki, którą ma uratować ktoś tam i będą żyli długo i szczęśliwi. I zawsze jest coś, co nie pozwala na drodze do ich szczęścia. Zazwyczaj to jest albo żona, albo dzieci, którzy muszą dorosnąć i pójść na studia. A on chce być dobrym ojcem i dopóki oni nie poszli na studia, on nie może być ze swoją księżniczką. Albo po prostu jest oszustem i robi sobie taką zabawę z kilkunastoma kobietami. Tak, oczywiście, że facet, który chce pieniędzy od kobiety, to dno, 100% racji. Jak się jest na piku emocji, trzeba to wybiegać. Wybiegać? Nie rozumiem. Dziewczyny, wystarczy, że ten, wystarczy i chłopaki też, tak samo. Muszę skończyć, kurczę, z tym. Nie mieliśmy prądu z tym. Te cegły, tam też będzie sytuacja, kiedy dziewczyna, w której był zakochany Rizwie, poprosiła go o dużą kwotę pieniędzy. I mam nadzieję, że jutro już się uda nagrać, ale to siła wyższa. Bardzo dziękuję pani Asiu za lajki. Tak, bardzo lubię lajki i bardzo dziękuję. Czyli kiedy mężczyzna albo kobieta prosi nas, a zwłaszcza, kurczę, no wiadomo, że kobiety też są naciągaczki, ale kiedy mężczyzna prosi kobietę o pieniądze, no to jest dno, no to dno dniście. Już po prostu no niżej być nie może. Tak, więc, no ale ona czuła się, że ona jest jego dziewczyną, jesteśmy razem. No okej, okay, no jakby ten. Zawsze trzeba odpowiadać, absolutnie nie mieć poczucia winy i nie dać się nacisnąć na ten guzik poczucia winy. No przecież my jesteśmy razem i ten. Tak, kochanie, ja cię bardzo kocham, ale ja nigdy nie mieszam pieniędzy z uczuciami. Pieniądze zazwyczaj są dużą przeszkodą na drodze do naszej czułej przyjaźni, tak? Czy tam cokolwiek powiedzieć i nie czuć się z tego powodu, nie mieć poczucia winy. Dalej, co jeszcze takiego? Tam u niej, dlaczego chciała zrobić tego live'a? Dlatego, że ona robi podstawowe błędy i wszyscy ci manipulanci, czy oni są, nieważne z jakiego państwa, to jest zawsze ten sam schemat. Na początku
On jeszcze, pamiętajcie, wracając do tego, że pierwsza jego wiadomość była nie cześć, nie jak się masz, nie jak masz na imię, w ogóle nie było żadnej rozmowy. On wylatuje jutro z Londynu, więc jak się chcesz spotkać, to przyjdź tam do hotelu. Super po prostu. Propozycja nie do odrzucenia, tak? Zawsze, kiedy robi się taki deficyt, zawsze mamy ochotę. Kolejka inaczej, na kasach zawsze jest tyle ekspedientek, żeby nie było pusto, tak, żeby zawsze była jakaś kolejka. Kolejka powoduje to, że chce się do niej dołączyć, że jak jest kolejka, to znaczy, że tu dają coś dobrego, więc nie może nie być kolejek w sklepie. I tu tak samo, po prostu pamiętać, że smaczne nie dlatego, że inaczej, kolejka nie dlatego, że tu jest coś dobrego, a coś dobrego jest dlatego, że jest kolejka. Dobra, trochę po chińsku chyba to wytłumaczyłam. Tak, czy możliwe jest, że taki manipulant działa instynktownie? Wyrachowana metoda brzmi, jakby ten oszust skończył uniwersytet manipulacji i psychologii zarazem. On to ma wyćwiczone i przy okazji, ja zaczęłam live'a ze słów, że najbardziej narażone na manipulacje są osoby, są kobiety, które mają bogatych mężów. I dlaczego? Dlaczego w związku z tym ta dziewczyna przecież nie była bogata i nie miała męża? No po pierwsze, trening czyni mistrza. I manipulanci, oprócz polowania na bogate żony, nie brzydzą się, nie gardzą zwykłymi, powiedzmy, śmiertelnikami, zwykłymi kobietami. Po pierwsze, trening czyni mistrza, a poza tym też tam można czasami też coś sobie ugrać. Także to jest, oni na zwykłych kobietach, nie ma rzadkach bogatych mężów, po prostu ćwiczą sobie, tak, żeby nie wyjść z sprawy. Ale ich celem są kobiety zamożne i najlepiej mężatki, tak, kiedy nie widać, że z karty żony lecą pieniądze, w jakim kierunku oni lecą, znikają. I tak dalej, i tak dalej. I jeszcze tutaj zobaczcie, jak pięknie. Ja też ja akcentuję, to nie chodzi tylko o Tinder, tak, albo sympatię. W życiu, tym bardziej w życiu można pełno takich spotkać. Dobra. To bardzo narcyz czy nie bardzo? Kto? Tamten był narcyzem na pewno. Każdy narcyz to manipulant, ale nie każdy manipulant narcyz. Taki manipulant działa instynktownie. Tak, to już odpowiedzieliśmy. Instynktownie. I ja myślę, że na pewno i on, ten główny bohater tego filmu, on jest inteligentnym człowiekiem. Oni posiadają inteligencję i on sobie też zdawał sprawę z tego, że ona nie jest dobra w te klocki. On zdawał sobie sprawę, że on ją skrzywdzi, że ona się nie zna na tym tak jak on, że dla niej największym, nie wiem, najtrudniejszym tam logicznym jakimś działaniem jest wpisanie PIN-u do karty, żeby wyciągnąć kasę, tak? On wiedział, że on nie gra z równym sobie. No, manipulował chłopak, mówił mi, że mnie kocha, ale wiem, że chciał tylko zdobyć wizę do Europy. Teraz mnie zostawił, kiedy mu się nie udało dostać do Europy. No przykro mi bardzo z tego powodu. No co mogę powiedzieć? Boję się zapytać o narodowość tego chłopaka, który chciał wizę do Europy. Boję się, że
ще не мылить, уже много ще не мылить. Афганістан, то теж так, так, Афганістан із тамтих. Так, добре, це є ще. Мами є ще питання, чи нарцис є в стані пополнити самобутство? Нарцис, напевно, є переконаний о тим, що він є зером, і він міва стани такі. На пограничу самобійства. Але тільки з того поводу, що є нарцизм, він не поповнює самобійства. Не знам, принаймні, таких ситуацій, нігде в літературі ще не споткала. Ні, але такі стани ма. Він ма дуже часто, він ма особовість депресійну. І дуже часто має такі стани, коли, ну, хоч ніби торгнувся на життя. Для того, що то є як кара, так? Цей брак емпатії, так? Він чує ще зером, він чує ще абсолютно таким днем. І він себе оцінює ведлук особ, з якими ще задає, так? Якщо хтось... Він себе чує ліпі, коли обок нього є особа, яка... Он, для него сам важны позоры. Он мусит быть обок когось, кто ма позиции, кто ма пеньонзе, кто есть зарадный, кто есть знаный, кто есть популярный и так далее. Пшенами килька с тих моментов. Он не бенди попросту, так як Цукерберг ще закохал в звиклой девчине, о звиклой претентной уроде, так? Для того, що є самовистачальним, а високим самооцінно, і вуголі хлопок не мусить нікому ні судовання, може собі дозволити на те, щоб бути з чоловіком, якого коха. А нарци ні, вони, для них позори мають огромну вартість, для того він мусить бути з кимось, хто особам це репрезентує. Єдночесні, коли та особа улегає його маніпуляціям і є з ним, він почне його депресіонувати, і для того, що він є переконаний, що скоро та особа є зі мною, то означає, що вона не є така добра. Бо зі мною може бути тільки хто є таким самим днем, як я. Więc він може ще дуже-дуже старати о взгляди когось, хто має позиції, або пеньонзи, або в чимось йому поможе. І натихмяст по здобиттю тієї особи, здобиттю зауфання тієї особи, так? Зачина нищить тому особу і депресіонувати. Взрівляться з нарцизом, матвовеч колейну маніпуляцію. Ну, якщо собі не усвідомити, якщо не попрацювати над собою, і якщо дуже швидко прискочити з єдної реляції до другої, то речовіще можна. Навіть якщо не нарц, то буде психопат, а не психопат, то соціопат, так? Поки ще не... Вилечиш проблеми зі своїм головом, так, не будеш і не попрацюєш над собою. А самі ще особи, які попросту не можуть не бути в зв'язку. Що са особи, які кончиш один зв'язок, я, звісно, мушу мати партнера. Я не можу бути сама. Я просто всі ще мені питаю, я ще встаю, що не мам партнера. І одразу просто є огромна, є дуже малютка перерва поміж зв'язками. Так, і такі зв'язки теж не випали, понівач, ну, як ще мові в пікапі, що на старе дрожже жле ще уложе часто. Але це хочу вам повідати. Ještě což na téma té dívčiny z toho filmu. Dobrá, kochani, je dosyť późno už. Já myslím, že... Já myslím, že na dzisiaj to bude tyle. Jestli sobě což ještě připomne, jestli uznám, že což ważnego przepuściłam, to też o tym porozmawiamy jutro. Jeśli będzie oczywiście sieć, będzie można się połączyć. Na temat tego filmu można zadać teraz pytanie. I piszcie też, co sądzicie o tym filmie i zadawajcie pytanie na temat tego filmu, tej sytuacji, tak, z tą dziewczyną.
Jeszcze ważne jest, żeby pamiętać o takiej rzeczy. Jeśli pamiętacie Państwo, ten manipulant namówił ją, żeby ona nie tylko pożyczała mu pieniądze, ale też, żeby ona oszukiwała bank, że te pieniądze z konta pobiera ona, tak? I w ten sposób on jakby wciągnął ją, jak narkoman wciąga do siebie, stara się jakby, żeby wszyscy dookoła niego zostali narkomanami. Tak samo on wciągnął ją do tego, żeby ona była tak samo nie przestępcą. No to w zasadzie to jest przestępstwo, tak? Żeby ona nie mogła się wybielić, żeby ona też miała coś do stracenia, żeby można było ją czymś szantażować. Kiedy wysyłał jej kwiaty, kiedy spytał się o jej adres pocztowy, żeby wysłać jej kwiaty, to też nie było w tym celu, żeby, nie wiem, że on jest zakochany i taki szczery. To miało na celu raz, że zrobić tą huśtawkę emocjonalną, żeby ona pomyślała, wow, jakie kwiaty, i myślała cały czas o nim. I drugie, żeby znać, gdzie ona mieszka, żeby znać jej adres. Tam na końcu filmu on mówi, że pamiętaj, że każde działanie ma przeciwdziałanie, tak? Że znam, gdzie mieszkasz i tak dalej. I zawsze, jaki wniosek tu możemy wyciągnąć z tego filmu, z tej sytuacji akurat konkretnej, tak? Kiedy manipulant wciąga nas w jakąś sytuację, co jest na pograniczu prawa. Trzeba zadać sobie pytanie, czy kosztem bycia w tej relacji jest ten koszt, że ja popełniam przestępstwo. Że nieważne, jak bardzo chciałabym być z tym człowiekiem albo w tej relacji, i jeśli on ode mnie wymaga, żebym popełniła przestępstwo, to ja podziękuję. To już nie może być prawdziwe. Człowiek, który kocha, który nas kocha, on na odwrót będzie nas chronił i weźmie wszystko na siebie i będzie starał się, żebyśmy byli bezpieczni. A jeśli mężczyzna wciąga nas do jakiegoś czegoś bardzo wątpliwego, żeby coś podpisać, tak? Na 200 tysięcy. Albo żebyśmy oszukali bank, albo jeszcze coś, to do widzenia z taką relacją, tak? Nie ma nic ważniejszego niż ja. Ja zawsze będę w monadzie. Moje życie, życie każdego człowieka, nawet życie małżeńskie zaczyna się z monady. Najpierw jest jeden człowiek i kończy się też monadą. Jeden z partnerów umiera, jeden zostaje, tak? Więc nie ma dla mnie nic ważniejszego niż ja. Żadna relacja, która wymaga ode mnie popełnienia przestępstwa, nie jest mi potrzebna, nie jest tyle warta. Żadna relacja nie jest warta moich nerwów, mojego dyskomfortu, mojej huśtawki jakiejś emocjonalnej. Tak? Wniosek, miłość to nie ból, huśtawka emocjonalna i wyzysk. Absolutnie, bardzo się cieszę z takiego wniosku. Tak, to jest absolutna prawda. Jeśli jesteśmy narkomanami emocjonalnymi, oznacza, że to wynieśliśmy z dzieciństwa i oznacza, że to nie jest żadna miłość. I jeśli manipulant odchodzi, a my cierpimy, to my cierpimy nie dlatego, że to była taka miłość, wow, że nie wiadomo jaka, tak? My cierpimy, bo zostały zahaczone w jakiś sposób pewne guziki, które w naszej psychice oznaczają dla nas ból. To jest coś z dzieciństwa zostało zahaczone. Że ktoś nas może zdradził albo porzucił w dzieciństwie, tak? Dlatego nie jesteśmy w stanie przeżyć tego faktu, że znowu odchodzi ktoś, kogo ja bardzo kocham, albo nie kocham, a zależy mi na kimś. I zazwyczaj bywa tak, że nie bardzo nam zależy na manipulancie, ale w momencie, kiedy on odchodzi, a on udaje oczywiście, że odchodzi, on wróci, niestety.
w tym momencie u nas włącza się to coś, tak, z dzieciństwa, że znowu zostawia, ktoś mnie zostawia, ktoś kogo kocham i czuję niebezpieczeństwo, paniki i tak dalej. Więc proszę, po prostu trzeba nie idealizować manipulantów, a rozumieć, co się dzieje ze mną, tak, że to nie żadna miłość, tylko moje problemy z systemem nerwowym. Tam jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć. Zaraz, jak to było? Można teraz pisać pytania, może Państwo macie jakieś, albo swoje poglądy. Proszę dzielić się też swoim spojrzeniem na sprawę. Jestem bardzo ciekawa. Tam coś chciałam powiedzieć o tej dziewczynie jeszcze, jaki ona błąd taki zrobiła. Czyli kolejną taką można zrobić sobie zasadę, tak, że jeśli w ogóle, jeśli ten związek kosztuje mnie cały czas jakichś nerwów, dyskomfortu, tam jeszcze nie wiadomo czego, to trzeba dziękować. To coś tu jest nie tak. I tak samo, jeśli bycie z tym człowiekiem, ja muszę kupować, dając mu pieniądze, albo popełniając przestępstwo, no to też podziękować. A, tam było jeszcze takie bludzenie się z jej strony, ze strony tej bohaterki. Na samym początku, pamiętacie Państwo, ja mówiłam, że ona podniecała się bardzo tymi jego zdjęciami, gdzie on całuje pieska, gdzie on jest tam w podróży albo ze znajomymi. I ta dziewczyna mówi, że ponieważ staliśmy, jak ona powiedziała, że ponieważ jesteśmy razem, on powiedział, że musi być ze mną szczery. I powiedział mi, że wychowuje dziecko. Jego córka niedługo skończy 2 latka. I takie wzruszające zdjęcie z córką. Oczywiście, po co on jej pokazuje to zdjęcie? Dlaczego on jest taki szczery? Dlatego, żeby ona zaczęła fantazjować w swojej głowie, że oni też przecież będą mieli dzieci i on będzie dobrym ojcem dla nich, tak? I on powiedział, że z jej mamą oni są po rozwodzie i on teraz nie ma bliskiej osoby w swoim życiu. I to jest powód, żeby ta główna bohaterka pomyślała oczywiście, że skoro są w rozwodzie i on nie ma bliskiej osoby, to oczywiście to jest miejsce dla mnie. Ja będę dla niego teraz, ja zastąpię jego byłą żonę. Jakby to jest logiczne. Mówię teraz o tych iluzjach, tak? Kiedy łatwo jest oszukać kogoś, kto sam chce być oszukanym. Także on tylko jej podrzucał takie do ognia, tak? Paliwo do ognia. A resztę zrobiła wszystko jej fantazji, jej wyobraźnia. Czy przed swoim dzieckiem również należy stawiać siebie? Oczywiście, że tak. Oglądałam i czasami oglądam, mówiłam kiedyś, programy takiego księdza prawosławnego i on powiedział też, że a kto powiedział, że dziecko ma być na pierwszym miejscu? Na pierwszym miejscu są mama i tata, a jeszcze wcześniej, jeśli są dziadkowie, to dziadkowie. On mówi, że kiedy siadało się przy stole kiedyś, tak, to pierwszy talerz stawiała się dziadkowi, a potem babci, a potem tacie, a potem mamie, a potem dopiero dzieci. Dzieci na samym końcu. A kiedy się dzieci wychowuje tak, że oni są po prostu pępkiem ziemi, to rodzice potem bardzo cierpią, kiedy te dzieci wyrastają. Właśnie o dzieciach też chciałam porozmawiać. Dzisiaj miałam taką fajną konsultację z fantastyczną panią. I może akurat komuś to, o czym rozmawialiśmy z tą panią, się przyda akurat teraz przed świętami. Pani film Miłość czy manipulacja uratowała mi życie. Dosłownie będę Pani wdzięczna do końca życia. Jest Pani cudowna. Boże, dziękuję bardzo Pani Kasiu. Cieszę się bardzo. Ja mam nadzieję, że jeśli z tego
live'a, chociażby jedna myśl pomoże chociażby jednej osobie, ja będę bardzo, bardzo szczęśliwa i zadowolona i w ogóle co mogę powiedzieć. Manipulantów jest mnóstwo. Możemy jutro kontynuować ten temat albo porozmawiamy na inny temat, ale piszcie, kochani, co myślicie też o tym filmie, o manipulantach, o manipulacjach, ile razy, czy często spotkaliście się w życiu z manipulantami i kto to był, kobieta czy mężczyzna. I tyle. I dzielcie się proszę swoimi poglądami na to wszystko. I napiszcie proszę, co sądzicie o tym, o czym rozmawialiśmy teraz, tak? Kiedy manipulant mówi nam, że on nie ma bliskiej osoby w swoim życiu, to no, trzeba być bardzo, bardzo naiwnym, jeśli nie powiedzieć głupim, żeby pomyśleć, no to oczywiście tą bliską osobą będę ja. No tak. Tak. Dla mnie bardziej smutny był wyjazd na... Był wysad na miłość, której nie było, niż wyłudzenie pieniędzy. Ja powiem, że to jest bardziej dotkliwe, ponieważ kiedy my ufamy człowiekowi i nie rozumiemy, że człowiek, któremu my ufamy i którego kochamy, on nie istnieje, jego nie ma. To jest iluzja w naszej głowie, którą sami sobie stworzyliśmy, a w rzeczywistości takiej osoby nie ma. My kochaliśmy swoje jakieś projekcje, tak? Swoje jakieś ideały. Na to służyło się wiele składników, między innymi to ten związek na odległość, pisanie codzienne i tak dalej. To rzeczywiście to boli tak, bo zawsze boli, kiedy ci z kręgosłupa wysysają ten cały mózg, tak? I pieniądze może utrata pieniędzy boli mniej. Ale po co też tracić jeszcze pieniądze, tak? Jeśli w ogóle bardzo łatwo jest ten, tylko to trzeba... Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że jest też taka zasada, że jeśli my wykonujemy polecenie manipulanta, jego polecenie, tak jak on robił polecenie, że jutro wylatuje z Londynu, jak chce się spotkać, to dzisiaj, albo przyjść do hotelu 4 sezony, potem kolejne i kolejne polecenia. Jeśli my wykonujemy jedno polecenie i kolejne, to z każdym następnym jest nam trudniej go nie wykonać. Taka jest zasada po prostu, taka jest reguła. Nie wiem, czy mam mi ta dłoń. Swędzi. A, z kim się podobno będę się witać. Chyba. Im więcej poleceń wykonujemy manipulanta, tym trudniej nam jest zrezygnować z wykonywania jego poleceń. I te polecenia potem są nawet absurdalne, ale kiedy nawet ofiara widzi, że coś już tu jest niespójne, coś już jest nie halo, no kiedy ona pożyczała mu ogromne kwoty pieniędzy, tak, to lęk przed powiedzeniem sobie prawdy, jaka jest sytuacja w rzeczywistości, jest tak ogromny, że ona woli nadal siebie oszukiwać, byli nie wyjść z tej strefy komfortu, chociaż to wszystko jest iluzją. Człowiek jest wtedy już tak postawiony pod ścianą, tak przez te swoje iluzje sam siebie jakby ukarał, że uświadomienie sobie prawdy, że to nie jest miłość, że ciebie nikt nie kocha, że nie ma żadnego związku, że byłeś oszukiwany, że ktoś chciał od ciebie tylko pieniędzy, że te wszystkie smsy, te wszystkie maile i rano, i wieczorem, to jest kłamstwo chorego człowieka, bo każdy manipulant jest chorym człowiekiem.
w ogóle każda manipulacja to oznaka na, na zaburzenie psychiczne. Człowiek zdrowy, on działa prosto linijnie. Chociaż manipulanci uważają, że oni są bardzo inteligentni. Oni mylą inteligencję i chytrość po pierwsze, a poza tym znam takiego manipulanta, który mówił, że ja nikogo nie oszukuję, ja po prostu nie mówię całej prawdy. I on się tym tak szczycił, ale to nie jest... Każdy psycholog i psychiatra powie, że nawet nie mówienie prawdy, czyli manipulacja, jest oznaką zaburzenia zdrowia psychicznego. Zdrowy człowiek nie robi takich tych. Także przerażające jest to, jak dużo takich ludzi, kobiet i mężczyzn jest po prostu. Kiedy jest jeszcze jedna zasada, jeśli chcecie, że bardzo często, kiedy ktoś nam proponuje kamień z dobrej woli, on nic nie chce w zamian. On naprawdę nic nie chce w zamian, po prostu ten piękny kamień chce nam podarować, to będzie liczył, że otrzyma z powrotem bursztyn. Na to też trzeba zwracać uwagę. Kiedy ktoś bezinteresownie coś nam proponuje, on nie chce, nic nie chce w zamian. Po prostu tak nas lubi, albo tak nas docenia, że coś proponuje. Także to też kolejna taka regułka. Mój manipulant hazardista mieszkał u mnie. W wyniku mojego naciskania zdecydował się na długotrwałą terapię. Prawie codziennie kilkugodzinne spotkanie grupy w ośrodku. Tam poznał kolejną ofiarę. Dobra, kochani, u nas jest za 15, trzecia w nocy. Także bardzo, bardzo Państwu dziękuję, że spędziliście ten czas ze mną. Przepraszam, że tak późno, ale tylko wtedy mogę to zrobić, kiedy mam możliwość, tak? Nie zawsze mam prąd czy internet, także już chciałam skorzystać z tego, co mam. W nocy zazwyczaj mamy, w dzień nie zawsze. Wszystkim bardzo dziękuję za wspólny wieczór. Idę, bo już chce mi się spać. I do zobaczenia, mam nadzieję, bardzo bym chciała, bo tęsknię za Państwem, że bardzo bym chciała, żeby to nastąpiło jutro. Jeszcze kogoś Państwu pokażę na sam koniec. Tak, zaraz, jak się to robi. Też życzę Państwu dobrej nocy. Beliuś, siedzieli tu przez cały live i kibicowali mamie. A teraz idziemy wszyscy razem spać. Dobranoc. Kochamy Was. Buziaczki. Do zobaczenia. Pa.